Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a.k.a. Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejny pomlok na moim kanale. I jest to pomlok, bardziej to bym powiedział pomnius, aczkolwiek jest troszeczkę innym stylu niż poprzednik, bo jak pamiętacie, poprzednik był nagrywany w lesie, gdzie sobie stałem i mówiłem tam na tematy związane ze mną, bo dwa tematy były związane ze mną, jeden był związany z gymem. Natomiast posłuchajcie mnie w tym momencie uważnie. Planowałem troszeczkę inaczej nagrać ten pomlok, bo planowałem jako, że bardziej ambitnie podejść do tego vloga i każdy temat w osobnych scenariach nagrać. Ale niestety, kiedy wstałem rano, a wstałem rano o godzinie 7 równo, mamy zaraz 9, była straszna pizgawica, strasznie było zimno, deszcz padał z gradem, to postanowiłem, że zrobię sobie dzisiaj pomlog w domowych warunkach i zrobię trochę taki bardziej mocno newsowo komentarzy vlog, pomlog, bo jak zauważyliście, mam bardzo charakterystyczne światełka, które dużo youtuberów używa. Tam wiecie, no kurde, fioletowo-niebieskie, no teraz to troszeczkę bardziej różowe, no ale wiecie, o co chodzi, tak więc mam nadzieję, że taka sceneria wam nie będzie przeszkadzać. Nagrywam to za trzecim razem i mam nadzieję, że za trzecim razem uda mi się w końcu to nagrać, bo naprawdę mam trzy podejścia do tego i mam nadzieję, że to jest już ostatni, tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. Więc pierwszy temat to jest powrót Sebulby 2000. Teraz pewnie niektórzy napiszą do mnie w komentarzach, że jaki powrót? Jaki powrót Sebulby 2000? Przecież Sebulba dawno już wrócił. Tak, zgadza się. Sebulba dawno już wrócił. Ale wiedzieliście o tym, że on odpalił dwa live streamy? Nie wiedzieliście o tym? No, tak wy go śledzicie, tak wy go kurde śledzicie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co Seba robi, to zasubskrybujcie jego kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o tym, co on sobie tam robi. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli brakuje wam albo macie jakiś niedosyt po tych naszych relacjach, gdzie tam Seba zadymia, czy na naszym zadymionym Minecrafcie, o którym chyba wszyscy zapomnieli, w sumie nawet my zapomnieliśmy, bo nie ciągnie mnie do montowania trochę tego, ale może w końcu złapię jakąś motywację i to zmontuję, to serdecznie polecam wam livestreamy Seby, bo myślę, że Seba robi tam chyba jeszcze większy content niż na naszych relacjach czy na naszych let's playach. Tak przynajmniej mi się wydaje, a wnioskuję to chociażby po tym pierwszym streamie. Być może drugi był trochę bardziej spokojniejszy, bo szczerze powiedziawszy nie oglądałem jeszcze tego drugiego streama, bo sam robiłem w tamtym czasie swojego streama, tak więc trochę nie bardzo miałem jak to oglądać, więc co jedynie bym musiał się z tym zapisem zapoznać później. Tak więc zasubskrybujcie sobie, by być na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami, a my teraz lecimy z następnym tematem. Mówiąc o powrotach, Kruger odpalił swój pierwsze dwa streamy, może trzy, na platformie Twitch. Tak więc Kruger wrócił również do streamowania, ale na innej platformie i z tego co zapowiadał, ma w planach bodajże miesiąc przesiedzieć trochę na Twitchu, żeby zobaczyć jak to się z czym je. Tak więc jeżeli chcecie być na bieżąco z live streamami Krugera i chcecie zobaczyć co on tam będzie ogrywał, to go zaobserwujcie na Twitchu, bo jak wiecie, ja nie streamuję na Twitchu, ale no skoro moi koledzy streamują, to czemu by ich tam nie wesprzeć? Zresztą jak wejdziecie do mnie i mnie zaobserwujecie w razie co, to jak ja nie odpalę streama, to prawdopodobnie jest stream Krugera by się tam wam wyświetlił i moglibyście sobie od razu z mojego kanału wejść do niego, bo Twitch coś takiego ogarnął bardzo, bardzo dawno temu, tak więc myślę, że to też ułatwi dla moich kolegów, których tam dałem do polecanych. Myślę, że może im to jakoś ułatwić. Trzecim tematem jest powrót osoby, której szczerze nie spodziewałem się, że już wróci. W ogóle ten 2023 to jest rok powrotów, ale to do tego za chwilę oczywiście. A więc jest to osoba, która kiedyś udzielała się w naszej społeczności i mogę to nawet już teraz powiedzieć, że jest to osoba, która mogę ją tak śmiało przypisać do starej gwardii naszej, bo kiedyś naprawdę dużo robiliśmy wspólnych live'ów, wspólnych tam, znaczy nagrywek to mało żeśmy zrobili wspólnych akurat, to muszę przyznać, ale myślę, że jest to również osoba, o której warto wspomnieć, a tą osobą jest Gespatio. Nie, nie chodzi mi o Krugera,
Chodzi mi dosłownie o Gespatio. Gespatio wrócił na YouTube'a i dosłownie zdążył odpalić przynajmniej chyba tak z 3 streamy, o ile dobrze liczę. I powiem wam tak, to jest powrót, na który nie zasługujemy, a go dostaliśmy. Tak więc Gespatio, witamy cię bardzo serdecznie z powrotem i miejmy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej i że nie jest to tylko chwilowy powrót. Czwarty temat bym dał tak bardzo mocno pod znak zapytania, bo nie jestem pewien, czy bym jakkolwiek powiązał to, że to jest jakiś wielki powrót, bo póki co ta osoba się nie odpaliła. Aczkolwiek nie jest to wykluczone, że w tym roku być może Kupson 103 wróci na rejon. Jeżeli nie pamiętacie Kupsona, to z Kupsonem kiedyś miałem dramkę. Dokładnie, to była bardzo poważna drama. Najpoważniejsza, myślę, że drama Konopskiego z Wardęgą przy dramie mojej z Kupsonem to jest nic. Albo drama Wardęga i Wersow kontra ja Kupson, to myślę, że Wardęga i Wersow to w ogóle to jest też nic. Nasza drama była najpoważniejsza, naprawdę. Poważniejszej dramy w 2018 roku chyba się... Nie było tak dawno poważnej dramy, może tak to powiem, jak nasza wtedy. No i Łysopson 103, łysy z bagna, postanowił potwierdzić, że być może w tym roku wróci na rejon, tak więc jeżeli on wróci, to ja będę uradowany, bo to będzie oznaczało, że stara gwardia ziomków, z którymi tam kiedyś mieliśmy wspólne live'y, wspólne grupki, wraca na rejon i to mi się bardzo oczywiście podoba, tak więc wyczekujemy na powrót Łysopsona 103. Piątym tematem, oczywiście nie mógłbym być sobą, gdybym tego o tym człowieku nie wspomniał, ponieważ ja już większość pomlogów opieram na jego postaci. Jim. Słuchajcie, Jim dzisiaj wyjątkowo nic głupiego, a przynajmniej tak mi się wydaje, nie napisał, ponieważ napisał następujący post, który tym razem wam przytoczę, zobaczcie sobie sami. Jim, ja się bardzo cieszę, że znalazłeś odpowiednik Gran Turismo, czyli tak jak to ująłeś, Maluch Racer. Naprawdę jestem zadowolony. Niech jeszcze do tego zestawienia dojdzie Big Rigs, to już będę uradowany. Mam nadzieję, że livestreamy będą szykowały się srogie z takich oto wysokowartościowych produkcji. Capybar, do kurwy nędzy. Gdzie jest to Q&A? Ile mamy czekać? Tak, szóstym tematem jest Capybar. I zastanawiam się, gdzie to jest zasrane Q&A Capybara. Bo to jest content, na który również nie zasługujemy, a powinniśmy otrzymać. Tak więc Capybar, ty leniu śmierdzący, rusz dupę do roboty. Bo nie będzie aż tak fajnie, bo nie będzie kolorowo. I siódmym tematem i zarazem ostatnim, bo nie mam już nic innego do powiedzenia, myślę, że tematy, które chciałem poruszyć, już zdążyłem poruszyć w tym momencie, jest to, że pewien youtuber postanowił nagrać film na Sebę, Krugera oraz Wilgaxa. Wyświetliło mi się to wczoraj na głównej po streamie Seby i powiem szczerze, że to jest troszeczkę zastanawiające. Jak to jest, że ten youtuber się nie udziela na czacie, ale z przyczajki siedzi i nagrywa sobie. Bardzo ciekawa taktyka, muszę przyznać. Może sam powinienem zacząć robić podobną taktykę, bo no kto wie, może ktoś na mój temat gada, może ktoś udaje mojego kolegę, a za plecami potem mi obrabia dupę, ja tam nie wiem. Naprawdę. Ale jest to taktyka godna, jak to się mówi, może nie, że polecenia, ale naśladowania. Fajnie byłoby tak trochę na incognito posiedzieć i posłuchać sobie, co inni mają do powiedzenia na mój temat, a może na czyjś inny temat. Może kurde zweryfikuję, czy ktoś jest kolegą, czy kurde parówą. Wszystko jest możliwe, moi drodzy. Wszystko jest możliwe. I tym oto tajemniczym akcentem zostawiam was. Jest godzina 9, 12 minut na liczniku, a ja spadam na drzewo. Z tymi pięknymi kolorami. Nara.